Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Neverwinter MMO. Tym razem pobijemy sobie trochę orkowych nomadów, orkowe przedstawicieli orkowego plemienia, tam jakichś tam strzałów fruwających, złamanych, jakichkolwiek. To nie ma znaczenia, znaczenie ma to, że zaraz oni umrą. Tylko tyle ma znaczenia z tego wszystkiego. Liczymy, mam zabić 25, zabiłem już kilkunastu gdzieś wcześniej, nie wiem czy nagrywałem to na wizji, czy gdzieś poza wizją sobie grałem. Trochę mam 10 level, nową zbroję, nowy mieczyk. Profesję górnika wykupioną, o coś tu leży, ciekawego. Kolejny ork zdechł. Zczezł. Że tak to ujmę. Tylko gdzie jest dalsza część tych orkowych plemion, które muszę zgładzić, których muszę wyniszczyć. Orkowe plemiona, gdzie wy jesteście? Tu gdzieś jest koniec mojego zadania, ścieżka do Mokrążcy. Więc pójdziemy tędy. Gdzieś tu jest moje zadanie. Jest, proszę bardzo. Świetliki, co? Usłyszał cię. Zbierz 6 żywiołaczych chrząszczy na placu kupców na podwierzu. Moja pani wysłała mnie po jej zaginione okazy, ale paniczny lęk przed śmiercią z rąk orków nieco utrudnia mi zadanie. Tu chyba nic mi nie grozi, ale wolę się stąd nie ruszać. Nie masz przypadkiem ochoty zebrać za mnie okazów i dostarczyć ich do Riftel Farsight? Chodzi o ogniste robaki, które znalazło na zboczu góry Hotenów. Nazywa je żywiołaczymi chrząszczami. Z pewnością nagrodzi cię za twój wysiłek. Tylko uważaj, są strasznie gorące. Nagrody. 320 punktów doświadczenia i 97 sztuk miedzi. Bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty. Szukamy świetliki. Ale gdzie ja jestem? Tu znalazłem. Tu są świetliki. Tam są orkowie. Tu jest ścieżka do Mokrążcy, tu jest tawerna pod upadłą wieżą. Dobra, już lezę w tą stronę, chociaż nie, ork pogania. Czy ja mam 10 level, on ma 12. Wracać się? Nie, dobra, wracam się. Gdzieś tu są orkowie, których muszę pochlastać. Ginże! Kimżeś ty jesteś, przywódcą jakimś? Dobra. Uleczyłem się. Gdzie są te orki? Są, a masz. Zabijmy ich. Ej, zabiłeś moich orków. Jak mogłeś. Chlastu, chlastu. Pierdu, pierdu i nie żyją.
Jest 25 orków zabitych. Zadanko do wykonania, jeszcze tylko tych pochlastam. No. Zabici, biegniemy dalej. Trzeba oddać zadanko. Się podleczyć, oddać zadanko. Koniec męczarni ukończone. Świetna robota, Eliandir. Kolej pewnie nie dadzą za wygraną, ale przynajmniej przerzędziliśmy ich szeregi. 798 punktów doświadczenia, 2 sztuki srebra, 42 sztuki miedzi. Zadanie ukończone. I jest subcio. Jakie my tu mamy jeszcze zadanka? Nagroda za orków. Zdobądź 5 insygniów wielu strzał od orków na podwierzu. 3 na 5. Na ratunek strażnikom. Odbij pojmanych strażników. Gdzie to ma na mapce jest? I nagroda za orków. Robimy teraz to. Gdzie one są, te orki? Tu są, więc tu odbij pojęciu porwanych strażników. To idziemy, gdzie jest ścieżka do strażników. Pojmanych. Gdzie ja idę? Tutaj muszę iść. Ukończono pracę z bierz rudem żelaza. Super. Zbierz rudę żelaza. Wykuj żelazne płytki. Zbieractwo w dziczy wymaga... To kontynuuj. Niech tam sobie zbiera chłopek roztropek nam surowce. Jak tu się wchodzi, żeby pójść sobie gdzieś tutaj? Insygnia wielu strzał, czyli to są orkowie z plemienia wielu strzał, ale musimy iść dalej. Bo ja szukam tych zaginionych orkasów. Gdzie te orki są? Czy to gdzieś tu było? Tu są pojmani strażnicy, dobra. To już golejemy. Masz. Zdychaj. Miksturka leczenia. Spoko. To się uleczymy. I uwalniamy strażnika. Dobra, jeden strażnik uwolniony.
Tu nic więcej nie ma. Gdzie jest reszta strażników? Insygnia wielu strzał już zebrane. Dobra, jest. Skoro tak, to tak. A teraz lecimy. Poziom 11, awansujesz. Wytłukłem te orkasy wszystkie. Miksturki, miksturkami jest strażnik. Kolejny do uwolnienia. To uwalniamy. Ktoś tam śpiewał mnie pieśni. Skoro tak, to śpiewajcie pieśni. Śpiewajcie pieśń zwycięstwa. O, amulet jakiś znalazłem. Zabity kolejny wódz orków. Czy kto to tam był? Strażniku, szykuj się do uwolnienia. Podziękujesz mi później. Wszyscy mi podziękujecie później. Zniszczone są. Orki. Ile tych strażników? No. No i się zaklinował, no. Co za pasztet. Potwory. Odbij 5 pojmanych strażników. Gdzieś tu jeszcze jest strażnik. Jest. Zabiłem dziada. Odwiązujemy strażnika i osiągnęliśmy kolejne cele. Odblokowaliśmy. To lecimy oddać zadanko. Tu nam ścieżkę pokazuje. My biegniemy sobie dalej. Oj, oj. Odpalaj się, odpalaj się. Kolejny cios, cios za cios.
jeszcze. Kolejni wrogowie padają jak muchy. Złapali mnie tu przy studni, myślałem, że polegnę, ale na szczęście udało się przetrwać, tylko miksturki mi się kończą powoli. Zaraz polecimy oddać zadanka. Ale szczypnąłem go w ucho. Tego podłego orka. Niech ja tylko dojdę do karczmy. Oj. Lecim dalej w takim razie. Zabiłem orkowego władcę zwierząt. Linia pokazuje nam oddanie zadania. I oto jest nasz zleceniodawca. Stawimy się tak i oddajemy zadanka na ratunek strażnikom. No to już. Dobra robota, Eliandir. Udało ci się ocalić strażników przed losem gorszym niż śmierć. Tak, że pewnie by zeżarli. Zadanie ukończone. A teraz mam jeszcze zagubiony meldunek. Odzyskaj zaginioną depeszę z torby kuriera na ścieżce domokrążty między tawerną pod upadłą wieżą a placem kupców. A następnie zanieś ją kapitanowi Jan Rossowi na posterunek straży Neverwinter. Zanim udało nam się zabezpieczyć drogę od tawerny pod upadłą wieżą do posterunku straży, można tam było spotkać wiele zagrożeń. Próbowaliśmy wysyłać kurierów przez ścieżkę do Mokrążcy, ale żaden nie dotarł do celu. Zapewne nie żyją, ale potrzebujemy informacji, które przenosili. Odzyskaj torbę kuriera z okolicy ścieżki do Mokrążcy i zanieś ją kapitanowi Jan Rossowi na posterunku straży Neverwinter. Nagrody 627 punktów doświadczenia, 1 sztuka srebra, 90 sztuk miedzi. Oczywiście, że akceptuję. I przełamane barykady, drugie zadanko. Sprawdź barykady przy wyjściach ze ścieżki do Mokrążcy w ramach przygotowań do późniejszych działań na tym obszarze. Zadanie dla klasy zbrojnej. No dobrze, kapralów, wykazali się, że się. Kolejne zadanie będzie mniej chwalebne, ale równie konieczne. Wycofując się ze ścieżki do Mokrążcy, zbudowaliśmy barykady wokół trzech wyjść z tego obszaru. Niestety po ataku orków znalazły się one na terytorium wroga. Aby udało nam się je wcielić w życie plany dotyczące ścieżki domokrążców, musimy znać stan tych barykad. Udaj się do trzech wejść na ścieżkę domokrążców i sprawdź, co zostało z naszych barykad. Wyniki inspekcji zgłoś kapitanowi Jan Rossowi ze wschodniego posterunku. 320 punktów doświadczenia i 97 sztuk miedzi za to zadanko. Okej, okay, ale gdzieś jeszcze miałem oddać zadanie. Nagroda za orków, jeszcze miałem ukończyć zadanie. I nie wiem, gdzie jest to zadanko, do kogo miałem się z tym zgłosić. Chyba do tego pana, nagroda za orków, tak jest. Świetnie, tak długo jak przynosisz mi to, czego potrzebuję, mój sklep pozostaje dla ciebie otwarty. 570 punktów doświadczenia, 1 sztuka srebra, 73 sztuki miedzi. Ukończ zadanie. Gotowe. Coś jeszcze mam tutaj? Przełamane barykady, zagubiony meldunek. Teraz powinienem meldunku szukać. Ale zobaczymy, co mamy przy nowe moce. Zdobywasz jedną moc. Jedną moc. Co my tu możemy walnąć? Pod E mamy coś fajnego, co możemy wzmocnić, tylko nie wiem, czy da się. Talent ochronny. Czy to ja czegoś używam? Zwiększa wskaźnik strażnik. Wyzwanie bitewne, znak.
Aha. Trzaśnięcie tarczą. I co to jest? Cios dojmującego bólu. Odnowa wojownika. Albo przerażający wstrząs. No i to jest... Ciekawe, co ja tu mogę? Wydaj 20 punktów, ale ja wydałem. Wydane punkty 11, czyli nie mogę tego wykupić. Gniew gryfa. Uderzasz. Dostępne od 5, a to sobie ulepszymy gniew gryfa. O. Okej, ulepszyłem. Masz jakieś osiągnięcie. Zdobywca, drzewko chwały. Protektor. Zbrojny strażnik. Zwiększa efektywność siły. Zwiększa maksymalność wytrzymałości. Dostępne, ale tutaj odnowiłem sobie punkty wytrzymałości. Mhm. I nowe wyzwanie PvP dominacja. Na razie na PvP to ja się nie wybieram. Dobra. I to by było chyba wszystko. Ustawię sobie, żeby śledzić zadanie przełamane barykady. Nie. Tak, zagubiony meldunek ma jej pokazywać. Ale to zrobię już w następnym odcinku. Cóż, czas się pożegnać. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Z tej strony mówił dla was Żuraw.pl, a to było Zagrajmy w Neverwinter MMO. Tym razem tłukliśmy się z orkami z plemienia wielu strzał. Złamanych strzał, pobitych strzał, zdemolowanych strzał, zniszczonych strzał. Bo wszystkich tych strzał uszkodzeń dokonałem ja. Do zobaczenia i cześć, pa, pa!